Cześć, witam w filmie konkursowym pod tytułem Pokaż swój sprzęt dla kanału Xantyp77, czyli filmiki o gitarach. Zapraszam. Film podzielę na dwie części. Pierwsza część będzie to sprzęt, na którym gram i nagrywam w domu. Druga część będzie to sprzęt, na którym gram na próbach i na którym gram koncerty. Na początku chciałbym Wam pokazać ten sprzęt, później trochę o nim opowiedzieć, a na sam koniec opowiem, dlaczego akurat tak, a nie inaczej, żebyście mogli coś więcej ewentualnie wynieść z tego filmu. Także jeszcze raz zapraszam. Tak więc na początek zaczniemy sobie od gitar i pierwszą z nich jest Jackson Kelly JS32. Później mamy basówkę od Harley'a Bentona. Dostałem ją kiedyś na urodziny, żeby móc sobie dogrywać niskie dźwięki do nagrań. Później mamy Washburna D200 Pro E, kupiony z sentymentu dla mojego ukochanego zespołu, czyli Pantery. No i moja pierwsza, można powiedzieć, lepsza gitara, porządniejsza, czyli Epiphone Pro Percy Custom GX. Jeśli chodzi o wyposażenie studia, to do komputera stacjonarnego wpięty jest Focusrite 4.4 trzeciej generacji. Do odsłuchu służą mi KRK Rocket RP7 G4. Na zmianę ze słuchawkami Samsona i Shure'ami SE215. Do nagrań gitar akustycznych i wokali służy mi Teoto Samson. Oraz jakby co, mam jeszcze klawiaturkę MIDI, żeby się wspomagać ewentualnymi wirtualnymi instrumentami. Tak jak widzieliście, posiadam kilka gitar ze względu na to, iż każda jest w innym strojeniu, żeby nie przestrajać jednej gitary od drop B do standardu i tak dalej. Także Jackson jest w drop B, Washburn jest w drop C, a Epi jest w standardzie lub też w drop D. Jeśli chodzi o Jacksona, bardzo spodobał mi się jego kształt i kolor, dlatego też go kupiłem i zacząłem go trochę modyfikować. Od dłuższego czasu korzystam, jeśli chodzi o przetworniki, z firmy Merlin Pickup, z polskiej firmy. Tu są akurat Merlin Hellfire. Zacząłem też troszkę kombinować, wyrzucając potencjomat ton, dodając kill switcha, którego urwałem. Także generalnie jeszcze tutaj troszkę będę musiał tą gitarę ponaprawiać. Lecąc dalej, z harfą Boga nic nie kombinowałem. Ustawił mi ją Kuba, mój basista, bardzo pozdrawiam. Jeśli chodzi o Washburna, to również on ma zmienione pickupy na Merlin Pickups. Tu akurat są dwa. Reszta elektroniki nie modyfikowałem. Kupiona, tak jak wspomniałem, z sentymentu i z sentymentu do tego, że jest to Washburn, a nie jest to Dean. No i SG Custom Pro Percy GX z pickupami Gritty Fingers od Gibsona. Bardzo smukła gitara wyścigowa, można by rzec, w porównaniu na przykład do reedycji tych gitar. Grając i nagrywając w domu korzystam głównie z wtyczek VST, czyli symulacji gitarowego brzmienia. I taką bazą dla mnie jest produkt od firmy ML Sound Roots. To jest w ogóle darmowa wtyczka, możecie ją sobie pobrać za free. Zaraz sobie o niej opowiemy więcej. Wtyczkę ARC też od firmy ML Sound już kupiłem sobie, ona chyba jest na bazie Soldano. Polecam również serdecznie i bardzo wtyczkę Goblin od polskiej firmy Aurora DSP. Jest ona darmowa i bardzo fajnie również brzmi. Jeśli chodzi o perkusjonalia, to korzystam z Perfect Drums, które brzmi bardzo fajnie. Teraz już jest jakaś reedycja tego programu, ciężko będzie go dostać w tej formie, podejrzewam. I w sumie to tyle z domowego studia. Zapraszam na część drugą. Witam Was w drugiej części tego filmu, czyli na mojej salce prób. I tutaj chciałbym Wam pokazać to, na czym gram właśnie na salce oraz na czym gram live. I żeby to miało ręce i nogi, na razie pokażę Wam te graty, a później opowiem, dlaczego akurat tak, dlaczego akurat te graty i dlaczego akurat tak to jest skonfigurowane, żebyście mogli coś więcej może z tego filmu wynieść. Zaczniemy sobie od wzmacniacza. I wzmacniacz to EVH 5150, spięty z dwoma paczkami 212, ponieważ przeważnie gram na jedną gitarę i rozstawiam sobie jedną paczkę po jednej stronie, drugą po drugiej stronie. Paczka pierwsza Buzzaro to posiada dwa głośniki
V30 produkcji angielskiej, a druga paczka No Name posiada dwa głośniki Classic Elite 80, też produkcji angielskiej. Wzmacniacz jest wpięty metodą czterech kabli do multi-efektu, do efektu Nux Cerberus. Później mamy kaczkę i pedał volume Joyo i później już wszystko leci do gitary. No i teraz tak, dlaczego akurat taki system i co tutaj jest ciekawego, jeśli mógłbym tak powiedzieć, przynajmniej moim zdaniem. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że ten system jest wpięty również za pomocą MIDI, czyli sygnał MIDI leci sobie do wzmacniacza i ja, klikając sobie tutaj dany przycisk w formie presetu, zmieniam sobie również kanały na wzmacniaczu, czyli to na razie jest akurat clean, chcę się przerzucić na przester, pyk, i mam kanał niebieski, chcę sobie przerzucić na solo, klikam i mam solo. Także to jest o tyle spoko. Druga fajna sprawa jest to, że ten Nux działa na zasadzie kostek. Czyli ja sobie spinam jakieś kostki w jeden preset i tutaj mam na przykład Ambient Clean, zwykły clean, przester. W przesterze akurat nie korzystam z niczego, leci prosty sygnał czysto z VH i kanał solo, jakiś delay i reverb jest zapięty. To jest druga fajna sprawa. Trzecia fajna sprawa tak naprawdę, i w sumie najfajniejsza według mnie, to jest output numer 2, gdzie tutaj akurat nie mam nic zapiętego, bo normalnie gdy gram koncert i korzystamy z dodatkowego nagłośnienia, czy tutaj na salce czasem też się zdarzało, i z miksera, to tym sygnałem idzie wyjście razem z symulacją kolumny gitarowej, którą możecie w zasadzie sobie tutaj wgrać w jaką chcecie, tego Ayera poprzez sygnał USB. I korzystam wtedy jakby z trzech sygnałów, czyli tutaj mam jeden mikrofon, tu mam drugi mikrofon, czyli inny głośnik, na jedną i na drugą stronę i dodatkowo jeszcze na system gdzieś tam, ten, który jest nagłośnieniowy na koncercie, idzie sygnał z Nuxa z symulacją paczki i to już realizator decyduje, które sygnały, jak to sobie pomiksuje, jak to zrobi. Ostatnio bardzo fajnie się sprawdził ten system. Także polecam. Dodatkowo, jeśli chcielibyście sprawdzić tak naprawdę, jak to by zagrało u Was gdzieś tam na sali prób, to też możecie sobie wyjść tym outputem numer 2 gdzieś tam do miksera, postawić sobie kolumny, wzmacniacz troszkę ściszyć, podbić sobie głośność, żebyście mieli z outputu numer 2, no i będzie to mniej więcej taki sygnał, jak uzyskacie na koncercie, także fajnie, polecam. Będziecie już świadomi tego brzmienia, które macie już na froncie tak naprawdę. Także bardzo spoko opcja. Kolejnym fajnym aspektem jest ta kaczka, mini, bardzo mini kaczka Joyo, ale to jest też Wah Volume, czyli możecie korzystać sobie i z volume'a, nie wiem co będzie widać, i z volume'a i z Waha, czyli na razie tutaj generalnie jest volume. Jak sobie możemy sobie tutaj kontrolować gainy, jak naciśniemy, to wtedy mamy funkcję Wah. Też fajna sprawa, nie musimy się bawić gałką przy gitarze, tylko mamy to wszystko pod nogą. No i wszystko to jest spięte tu akurat kablem od Xantypa do akurat gitarki, którą mamy tutaj, czyli SG-ka, którego już widzieliście. I wszystkie te graty dowozi oczywiście moja Multipla.